oglądasz. A gdzieś na śniadanie? Nie wiem, jak się zabrać do tego. To woda. Tak właśnie prezentuje się ta kanapka. Mamy tutaj serek Almette, bez laktozy. Akurat ja wzięłam łososia brzuszki, takiego posiepanego, usmażonego na patelni z sosem teriyaki słodkim. I pomidorka, pyszka. Woda? Kazimierz, taka pół na pół, taka fajna. Taka pływacka? Taka mówię, jakaś zimna woda. Ja woda jest. Dwa koktajle, zobaczcie, jaki ładny kolorek mi wyszedł. Banan, borówka, odżywka białkowa i woda kokosowa. Ale jeszcze nie próbowałam. Teraz spróbuję i dam wam znać. Słuchajcie, mega pyszka, izotonik, czyli woda kokosowa, odżywka białkowa, banan i borówki. Nie miałam nic więcej. Wyszło rewelacja. I dopiero zaczyna ją hortensję wyglądać. Słuchajcie, tyle pracy trzeba było, żeby je poukładać, pomocować, bo jednak one się tak mocno kładą i naprawdę zaczyna ten efekt finalny być fajny. Też oliwkę, bo ona już stała tutaj, ale tutaj już mi przeszkadzała. Stała kiedyś tam na środku, też mi przeszkadzała, więc chłopaki przestawili ją tutaj i wydaje mi się, że ona tu zostanie, bo najfajniej wygląda. Ten kolor zielony, który ona ma, tak jak był na drzewie, to w ogóle tak inaczej wyglądał. A tutaj już jakby się gryzły się te zielone, a tutaj wygląda fajnie, tylko musimy kupić donicę. Boże, właśnie zimę kupiłam taką wielką donicę. Wiecie w ogóle, że ona ma oliwki ma, no. Chciałam wam pokazać oliwki, ale słuchajcie, nie. Na przykład tu. Ma oliwki takie duże, dużo ma oliwek. No, ale ma w ogóle tą donicę wielką i tak korzenie tutaj na wierzchu, więc musimy ją już zacząć ogarniać. Na moje hortensje. No tutaj co prawda pan ogrodnik już podsypał nawozem, ale powiem wam, że jak one urosną, to będą mega ładne, bo one mają takie, nie pamiętam jaka to jest odmiana, ale takie mocne i zwarte te kwiaty, więc tutaj nic się nie wygina. Co prawda są dużo mniejsze, ale zaczynają ładnie wyglądać. Kupić doniczkę do tej oliwki, jest, słuchajcie, taki duży wybór doniczek. Podejrzewam, że wielka będzie pasowała, bo jednak ta oliwka jest dość spora. I nawet ta jest chyba za mała. Ja musiałam kupić jeszcze tam czegoś z donicą walczy. Ja musiałam kupić poziomki dziewczyny, bo nam przemarzło w tamtym roku i nie mamy, więc poziomeczki będą do posadzenia 26 euro, 1 krzaczek. I oliwkę taką kupiłam na sól. Jeszcze taki niezapowiedziany zakup. Nie mogłam się oprzeć, nie jadłam śniadania z wieczorem, to sobie pozwoliłam. Dużej donicy nie kupiliśmy, ale jedziemy do drugiego punktu ją odebrać. Bo tutaj była bardzo dobra para. Dwie dziewczyny z przedszkola. I gdzie idziemy? Na lody. Idziemy na lody, Melisia? Gelato. Gelato.